useless animals! Hey, Shorty! Maybe I can help. What? You again? Yep. If you want to test that power crystal, why don't you try it on me? I'll stand still. I promise. I like that idea. Dragon, you've just sealed your fate! Dobra, Ripto, zobaczymy, czy ty taki cwaniak będziesz teraz na polu bitwy. Jestem tego bardzo ciekaw, nie? Czy ty taki cwaniak będziesz? Spyro, we want to help you fight Ripto. Elora is using the orbs you collected to store power-up energy. Hunter will throw the powered-up orbs to you as they become ready. Even as we speak, the professor is experimenting with new forms of power-up energy, so you'll soon have abilities that no one has ever seen before. Więc będziemy mieli teraz specjalne umiejętności, dzięki czemu... te umiejętności będą tylko i wyłącznie dlatego, bo Elora i Hunter będą nam zrzucali orby i jak będziemy łapali trzy takie same orby, no to będziemy mieli daną umiejętność. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Oczywiście, gdyby tak wyglądała konfrontacja z Ripto, no to byłoby za prosto, nie oszukujmy się. Więc zaraz będzie coś fajnego, coś nowego zupełnie. O, dopóki, o ile go trafię jeszcze. Ponieważ na tę chwilę, no to coś nie zanosi się na to, żebym go trafił. O, teraz on ma supermoce. Ajajaj. No a teraz druga część tej walki z Ripto jest taka, że on będzie teraz na metalowym galpie. No i w zasadzie reszta walki wygląda tak samo, tylko z tą różnicą, że on teraz będzie miał metalowego galpa, nic więcej, nie? Ale jeżeli chodzi o... Oj. Jeżeli chodzi o muzykę, która nam tutaj towarzyszy, to jest po prostu, powiem wam szczerze, epicki naprawdę soundtrack. Nie! Kurde! Ajajajajaj! Nie to planowałem. O Jezu, i to wszystko od zera. Ajajaj. Jeśli mam ogólnie porównywać Ripto do Nastiego Norka ze Spyro 1, to w mojej opinii zdecydowanie... Nasty Nork nie był ostatnim bossem, a bardziej przeciwnikiem. Ale to taki szczegół. O, patrzcie, jak mu żeśmy trochę dojechali. Już połowę HP.
stracił. Dawać mi owce. Owce WK. Dziękuję. No to mi się już nie za bardzo podoba, co się teraz dzieje. Kurde, trochę się skupiłem. No, teraz on ma moce. Ta jego moc wydawała mi się za dzieciaka bardziej groźniejsza. Może tak to powiem, ale no, jak widzicie, nie jest to nic zbyt skomplikowanego. O, i teraz będzie ostatni etap walki. W ogóle mało się też odzywam, dlatego że chcę, żebyście posłuchali sobie tej muzyki, bo uważam, że ta muzyka po prostu jest epicka, jeżeli chodzi o konfrontację z Ripto. Naprawdę to jest po prostu najlepszy soundtrack chyba z całej gry, no nie? I teraz ostatni poziom konfrontacji, gdzie musimy go tylko i wyłącznie zestrzelić, nic więcej. On już jest skończony, ten frajer już jest skończony, tak więc mogę tylko powiedzieć tyle, że z roku na rok Ripto jest po prostu coraz łatwiejszy, nie jeżeli coraz trudniejszy, jak se tak gram. No czasami zdarzy się oczywiście, że gdzieś głupotę walnę w konfrontacji z nim, ale koniec końców jeden z najlepszych bossów i nic tego nigdy nie zmieni. I to jest prawdziwa definicja ostatniego bossa, jeżeli chodzi o Spyro. Nastinork, mimo że mam do niego też sympatię jakąś, to w Spyro 1 nie nadaje się na ostatniego bossa. Dobra, Ripto, kończymy ten festiwal. Ten festiwal żenady. No, kończymy ten festiwal żenady, mówiłem. Trzymaj się ciepło. Pozdro 600. Albo pozdro z podłogi, jak chcemy sobie to nazwać. Pięknie idzie. Ripto defeated. Pa, pa! Śmiesznie. Thank you enough, Spyro. I suppose you have to go now? Yeah, I'd better. They'll be missing me in the Dragon Worlds, and I've still got a vacation to take. I need it more than ever now. Before you go, I think that Moneybags has something he wants to give you. I most certainly do not. Hunter? Spyro, Moneybags is very sorry that he made you pay so much on your way through Avalar. We want you to keep the gems as a reward for helping us. Wow, thanks. Sparks, can you grab them? Let me just type in the new coordinates and... There! Spyro, you can now go to Dragon Shores. Hey, why don't you guys come with me? I bet you could use a holiday. I'm afraid we can't, Spyro. Ripto may be gone, but he caused a lot of damage during his short stay. We'll be cleaning up for weeks. Just remember, though, that you can always get back to Avalar from Dragon Shores if you want to visit. Well, okay. Come on, Sparks. We've got a lot of vacation to catch up on. No, mamy teraz napisy końcowe, więc tak naprawdę według, gdybyśmy nie robili gry na 100% i nie odblokowali Dragon Shores, no to mielibyśmy teraz złe zakończenie, jakby nie patrzeć, co nie? Ale
z cutscenki, która miała miejsce przed chwilą, no to w dużym skrócie Winter Tundra została wyzwolona od kontroli Ripto, tak więc wszystkie trzy krainy w Avalarze zostały wyzwolone, dzięki czemu Spyro jest szczęśliwy, ponieważ może udać się na swoje wymarzone wakacje, które planował już od Spyro 1, a Elora, Hunter oraz Profesor żyją sobie długo i szczęśliwie, ponieważ mają spokój od Ripto i jego przydupasów, przynajmniej na tę chwilę. A Moneybugs musiał przy okazji oddać klejnoty, które mu zapłaciliśmy w grze przez całą w zasadzie grę, tak więc no niestety przykro mi mówić to Ripto, Jezu, Moneybugs, ale no... Twoje zbieranie klejnotów ode mnie guzik ci dało. I taka ciekawostka, bardzo późno o tym mówię, ale nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę, że aktor głosowy Spyro od Spyro 1 się zmienił. Bo w Spyro 1 zupełnie kto inny podkłada głos Spyro. Od tej części, w tej części, którą teraz właśnie ograliśmy, aktorem głosowym Spyro jest osoba, która w zasadzie dubbingowała SpongeBoba w SpongeBobie kanciastoportym. O tym oryginalnym, oczywiście nie polskim, tylko tym oryginalnym. Tak więc aktor, który dubbingował SpongeBoba, również dubbingował Spyro. Można było to wychwycić, jak się tak wsłuchało w... jak się Spyro oczywiście odzywał w trakcie gry, no nie? Tak więc, no taka ciekawostka ode mnie. A teraz poczekamy, aż miną napisy końcowe, ponieważ ja na tę chwilę nie mam nic szczególnego do powiedzenia. Tak więc tyle. Czekamy, aż miną napisy. Zaraz będzie moja ulubiona informacja w tych napisach końcowych. To jest coś, co ja uwielbiam od Spyro 1. Na bank ona się pojawi za chwilę, bo to już są, jest ostatnia chyba sceneria z tych wszystkich poziomów, które się tutaj pojawiły. Zaraz się powinno pojawić ten tekst. Ten mój ulubiony tekst. No była przed chwilą informacja od... O, Tom Kenny. Tak się ten aktor głosowy nazywa. Była przed chwilą informacja, że twórcą soundtracku jest oczywiście Stuart Copeland. Ale to myślę, że wszyscy widzieli. I wszyscy wiedzą, o co chodzi. O, teraz chyba będzie ta informacja zaraz. Przynajmniej powinna być. To jest naprawdę coś dla mnie mega nostalgicznego. A nie ma tej informacji. A myślałem, że się pojawi, bo w Spyro 1 było... w dwóch oczywiście tych kredytach, w ogóle muzyka ze Spyro 1 i 2, jeżeli chodzi o kredyty, jest taka sama. Chyba nawet w Spyro 3 jest taka sama muzyka kredytów. W każdym razie jest taka fajna informacja, że ważna informacja, chyba tak to się nazywało, żadne zwierzęta nie ucierpiały, nawet owce nie ucierpiały, czy coś takiego. Jakoś tak to szło. Well done, Spyro. Step right on into Dragon Shores Park. W ogóle przy okazji w Dragon Shores, czyli w lokacji, w której teraz jesteśmy, if you win 10 tokens, you can visit our theater. Jeśli Dragon Shores będzie miało jakąś japońską nazwę, to teraz ona się powinna pojawić, a jeżeli nie, no to zignorujcie to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast ten tutaj ziomek to jest Gnork, a przeciwnikami w Spyro 1, czyli w grze, którą w zasadzie będziemy ogrywać po tym let's playu. Welcome to the Dragon Shores coaster. Here at the Shores, we don't just ride though. If you can pop all the balloons on the track, a token is waiting for you. Ready to ride? Tak, jestem gotowy. Watch out for the other coasters out there. It's a crowded track today. Lecimy. Ogarniemy to. To jest moja ulubiona misja ze względu na to, że po prostu to jest taka całkiem przyjemna, jeżeli chodzi o zebranie tych wszystkich 10 monet, ponieważ tak, w Dragon Shores musimy zebrać 10 monet. Nie jest to jakaś super tajemnica, więc
Zrobimy sobie zaraz kółeczko wokół tego poziomu, bo niestety jesteśmy na to wskazani. No i tam ziomkowie byli z tego Hurikos. Nie wiem, czy zauważyliście. Ten jeden z tych ziomków był z poziomu Hurikos. Yes! Mamy to. Good job, Dragon. Here's a token for you. Dziękuję. All right, I'll flip this switch and now you can ride more tracks. See if you can pop the balloons on these tracks too. Tak, będziemy przechodzili teraz trochę trudniejszy tryb tej misji, tego zadanka, można by powiedzieć. Chyba będzie jeszcze jeden za niedługo. Watch out for the other coasters out there. A on to będzie mówił to samo. Dobra. Gnorkowie w pierwszej części byli naszymi przeciwnikami. Tak chciałbym przypomnieć, no nie? O, i teraz odblokowała nam się ta strona. Dobra, super, fajnie. Gnorkowie byli naszymi przeciwnikami. Gnorkowie w drugiej części żyją z nami dobrze. Wiecie, co mi to przypomina? Jacka 1 i Jacka 2. Teraz pewnie powiecie, dlaczego mi to z Jacka i Daxtera przypomina. W Jacku 1... w tamtą stronę powinienem skręcić. Czemu ja teraz nie mogę skręcić? Dobra, nieważne. Wracając. W Jacku 1 naszymi przeciwnikami byli lurkerzy, tak zwani, no nie? W Jacku 2 lurkerzy z nami żyli dobrze. A przypominam, że to jest gra od Naughty Dog. A to jest gra od Insomniac Game. To tylko pokazuje, że ogólnie w tamtych czasach, jak był Play 1 i Play 2, to Insomniac i Naughty Dog od czasu do czasu lubiło od siebie w... Tak, ja wiem, że to jest pierdoła. Nie musicie mi o tym mówić, bo to jest pierdoła, na co teraz zwróciłem uwagę. Ale to tylko pokazuje, że Naughty Dog i Insomniac lubili od siebie... Lubili sobą się nawzajem inspirować. I uważam, że nie jest to nic złego, wręcz przeciwnie, jest to naprawdę coś fajnego. Uważam, że to jest naprawdę coś, co jest rzadko spotykane w dzisiejszych czasach. Przynajmniej ja na to nigdy nie zwracałem uwagi, że dzisiaj coś takiego się dzieje. Dzięki. There's one more run and you're on a roll. There's a cannon installed on your car for this run, and you'll have to shoot balloons too. Are you gonna give it a try? Spoko, ogarniemy. Watch out for the other coasters out there. It's a crowded track today. Super, fajnie, fajnie. Teraz będziemy mogli zestrzelić. O, tam mamy działko zainstalowane. Super. O, to już też w miarę fajnie ogarniemy. Na lewo, na lewo. I 10 na 50. Super, fajnie. Jeżeli chodzi o misje w Dragon Shores, no to nie mam żadnej nieulubionej misji. Bo one są bardzo krótkie i przyjemne. Te zadanka w sensie, w Dragon Shores. Nie to planowałem odnośnie tego zielonego balonika. Ale okej, dobra, no niech będzie. Jeżeli gra se tak zachciała, to gra se tak zrobiła, no nie? Dobra, jedną rundkę żeśmy zrobili sobie. Teraz tutaj lecimy. I jeszcze dwa baloniki. Gdzie są te dwa balony? Tu jest jeden. A, i ten czerwony, dobra.
Yes! Mamy to! Wow! You're a natural! You've conquered the coaster! Here's my last token! No, dawaj mi token. Te w ogóle żetony mają bardzo ładną, jak to się mówi, to zdjęcie Spyro jest takie bardzo ładne tutaj w tym tokenach. Dobra, to zostawimy sobie na sam koniec. Tu mamy, potrzebujemy 10 tokenów. Aaaa, tu mamy jedną umiejętkę, patrzcie. Znacie naszą szarżę, co nie? Generalnie coś wam zaraz pokażę. A bo to na sam koniec zostawię sobie. To zostawię sobie chyba też na sam koniec. Przepłyniemy sobie jeszcze tutaj. Bo tutaj chyba mamy dwa tokeny. Free, free, free. You pay no money down and make no monthly payments. In return I'll give you one token. One is all I can give, but you can ride as many times as you'd like. Okej. Hop aboard, my friend. Lecimy. Jedna z najprostszych misji, bo tylko ja mogę sobie teraz tak ręce trzymać i gra za mnie będzie grać. Tak więc zobaczymy, czy będę z kimś tutaj w parze. No tutaj widzimy, są... Ojej, ale słodko. As promised, here's your one token. When you have 10, try visiting the Dragon Shores Theater. Back to take a whirl on the boat ride? No spróbujmy. Ale chyba nic od niego już nie dostaniemy. Tak mi się wydaje. W każdym razie mogę teraz już w sumie przejść do podsumowania tej gry, no bo tak naprawdę już nam niewiele zostało, a to co chcę wam na samym końcu pokazać, no to... No jak to się mówi, no będzie dosyć interesujące. Mianowicie... Jeżeli chodzi o samą w sobie grę, no to uważam, że Spyro 2 po latach bardzo dobrze się zestarzał. O, ale samotnik. Just for kicks, eh, Spyro? You've already got your token. Come back anytime, though. A, już od niego nie dostaniemy tokena, szkoda. Oprawa graficzna, soundtrack, gameplay zestarzały się, uważam, bardzo dobrze. Fabuła jak najbardziej też jest spoko. To jest najlepszy Spyro z całej trylogii, uważam. I nadal to podtrzymuję. Reignited Trilogy Spyro 2 również jest najlepszy. I nic nie zmieni mojego zdania. A jeżeli chodzi o ten let's play, to uważam, że zremasterowałem go chyba w sposób taki, który mi się naprawdę bardzo podoba. Jestem z siebie naprawdę dumny. Tak więc... Zaraz, zróbmy to teraz, no nie? Nic nam więcej nie pozostaje do robienia. Look at what we've got for you today. Inside this here booth, you'll find some of the most vicious creatures you've ever seen. Here's a baseball to spit, sport. Take aim, shoot at the target, and watch as the terrifying creatures fall into the water below. But don't worry, you won't hurt them. Okej. Dawaj, strzelamy. Śmiesznie. This token for being such a good shot. This is pretty easy, isn't it? Have another one of these tokens. No jeszcze jeden. Jeszcze to jeden token zgarniemy. Jeszcze jeden żeton zgarniemy za to. Wow, you really are a great shot. Take this. It's my last token. No, ostatni token mamy już ogarnięty. I teraz tak naprawdę mogę sobie dowolnie strzelać. Good shot. Bo to już
przeciwnicy będą się powtarzać w kółko i wciąż. Hey there, young fella. I'd sure like to let you into the Dragon Shores Theater, but you just haven't won enough tokens. Try visiting the other attractions first. A, potrzebujemy 10 tych żetonów i wtedy nam się ta brama otworzy. Spoko, czyli jeszcze to zadanie nam zostało. Hiya, Spyro. I hear you're a pretty good shot. How'd you like to try my shooting gallery? Okay, I'll set the timer for you. W ogóle śmieszne, bo jak mamy możliwość odmówienia, to zamiast no to jest gno. Tak teraz zauważyłem po latach to, bo nigdy na to uwagi nie zwracałem. I to jest jedna z też bardzo przyjemnych minigierek. Nie jest jakoś super drażniąca, jest naprawdę bardzo przyjemna. Nice shooting. Here's a token. Ready for the next round? Jasne. Okay, I'll set the timer for you. No teraz mamy 8 kurde tych z Aquaria Towers, pamiętacie? Tych nurków? No, no to tych teraz musimy pocisnąć. Bo oni byli w Aquaria Towers, bardzo dobrze pamiętam to. Aż za dobrze bym powiedział. I ostatni token przed nami, a raczej ostatni żeton. No, zeskipowałem, ale wszyscy wiemy co on by powiedział, bo on się powtarza tylko i wyłącznie. A i oczywiście pierwszy przeciwnik z Glimmer. Czyli ten kurde dinozaur mały. Mały gnojak. Jeszcze mi dupę pokazuje. Przypominam, że to jest gra dla dzieci. Right. Here is my last token. Dziękuję. Teraz możemy tutaj zagadać i otwierać drzwi, proszę. Well, Spyro, it's your lucky day. You've managed to win enough tokens to enter the famous Dragon Shores Theater. Go on in and enjoy the show. I możemy wejść do teatru. Ciekawe, co w tym teatrze będzie. Możemy wszystkie cutscenki obejrzeć. Wszystkie cutscenki z całej gry możemy obejrzeć. Ale nie to jest najlepszą nagrodą. Spójrzcie raz jeszcze na naszą szarżę. Jest ona normalna, jak gdyby nigdy nic. Nic szczególnego, co nie? Co się stanie, kiedy wezmę to? Mamy ostatnią umiejętność, ukrytą umiejętność z całej gry, a mianowicie nieskończone naparzanie z szarży. Moi drodzy, w ten oto sposób mogę z wielką dumą powiedzieć, że zrobiliśmy już wszystko w Dragon Shores. Więc wracamy sobie teraz do zimowej tundry, raczej zimowej tundry. I będziemy tak do tych światów poprzednich wracać i teraz można by już powiedzieć, że oficjalnie zakończamy ten let's play. Zrobiliśmy wszystko, co tylko mogliśmy zrobić. Nic tutaj już nie mamy więcej do roboty. ...58 żyć, super, fajnie, fajnie. Może jeszcze nam się uda 60 zdobyć przed zakończeniem oficjalnym. Tak więc powtarzać się już nie mam zamiaru. To co miałem powiedzieć, to powiedziałem, jeżeli chodzi o ocenę tej gry. Mam nadzieję, że w ogóle ta odświeżona wersja tego let's playa wam przypadła do gustu. Że tak jak sobie na przykład porównacie to z 2015 rokiem, to zobaczycie progres pod względem komentarza i pod względem w zasadzie wszystkiego. Więc to tylko na to liczę, nie? Na nic więcej, że przyjemnie wam się oglądało tę serię. A jeżeli się nieprzyjemnie oglądało, no to... No to trudno, no cóż ja mogę więcej poradzić. Przynajmniej się starałem odświeżyć, żebym ja miał na przykład z tego przyjemność, no nie? Bo ja na przykład bardzo dążyłem do tego, żeby mieć przyjemność z tego let's playa.
nie tylko w komentowaniu, ale przy okazji zedytowaniu go i wiele, naprawdę wiele innych rzeczy mogę teraz tutaj wymienić. Ja jestem zadowolony, bo uważam, że spełniłem tak naprawdę swój cel. Miałem taki cel i go spełniłem. 59, czyli będziemy mieli bankowo 60 żyć przed zakończeniem Let's Playa. Wszystkie tutaj portale mamy już wyczyszczone do końca. Wszystkie te światy zostały wyzwolone z kontroli Ripto. Tu tak naprawdę już nie ma co robić. Już autentycznie nie ma co robić tutaj. Wszystko co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. I nawet uwinęliśmy się, jeżeli chodzi o odcinki ze Spyro 2. To mam wrażenie, że się wcześniej uwinęliśmy ze Spyro 2 V2 niż z V1. Pod względem odcinków to ta seria krócej wyszła niż oryginalny Spyro 2. Więc trzeba będzie ten sam sukces powtórzyć w Spyro 1 i zrobić tak, żeby Spyro 1 szybciej się ze Spyro 1 uwinąć. No myślę, że to jest do ogarnięcia. Niestety kosztem tego, że odcinki będą długie dosyć, ale czego się nie robi dla was. Poza tym macie dwa odcinki dziennie, tak więc nie powinniście narzekać. Ja też nie powinienem narzekać i nie narzekam, wręcz cieszę się z tego tytułu, że zrobiliśmy to wszystko w taki, a nie w inny sposób. Mówię to całkowicie nieironicznie. Trochę jest mi smutno opuszczać Spyro 2, bo naprawdę jest to super nostalgiczna gierka i te wszystkie tutaj efekty dźwiękowe, ten soundtrack, który sobie w tle leci, jest naprawdę wszystko taką magią owiane, no nie? Ale dobra, zostaje nam jeszcze tylko pierwszy świat. I w sumie może wrócimy do samego początku, czyli do Glimmer. Czemu by nie? Wrócimy sobie do Glimmer i będzie cacy. O, 60 żyć. A, taki ładny wynik. Na pewno rekord to jest. Bo mój ostatni, ten pierwszy let's play, najpierwsiejszy ze Spyro 2, to kojarzę, że ja tam miałem chyba tylko 42 życia albo 41. Znaczy tylko, aż 42 życia albo 41. No ale no wiecie jak to jest. No, Hunter sobie akurat tutaj stoi nie bez powodu, bo możemy u niego zmienić kamerę z pasywnej na aktywną, bo z aktywnej na pasywną. Więc on sobie tutaj akurat cały czas będzie stał. No i tutaj możemy pójść do tych dwóch światów, które i tak czy siak już zwiedziliśmy. I to co, nie ma tutaj już chyba nic więcej do zwiedzania. To co miałem pokazać, to już chyba pokazałem, chociaż czekajcie chwilę. Wszyscy sobie teraz będziecie przypominać, gdzie były te wszystkie portale z poziomami. O, tu na przykład Ocean Speedway. Fajnie, fajnie. Wiem, że wiele osób może być niezadowolonych z tego, że nie robiłem tego let's playa w taki najnormalniejszy sposób, czyli po prostu wszystko stopniowo bym odblokowywał. No ale ja już jestem trochę tak przyzwyczajony do grania w Spyro 2 klasycznego, że jednak nie licząc może tego kodu z mocami wszystkimi, to tak naprawdę lubię sobie właśnie trochę tak pogliczować, troszeczkę sobie skrócić, żeby nie robić. Bo nie oszukujmy się, no te sequence breakowanie gry jest trochę irytujące i trochę marnotrawstwem czasu to jest. O, i wróciliśmy na sam początek, tak jak powinno być. Tutaj się cała ta przygoda zaczęła i w tym miejscu również ta przygoda dobiega końca, tak więc mogę już teraz oficjalnie... Albo wejdziemy, zrobimy to inaczej. O, tutaj sobie staniemy. Dobrze.
Dziękuję za oglądanie, moi drodzy, tego let's playa. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play, że wam się on podobał. Możecie zostawić łapkę w górę, jak się spodoba, a jak nie, to w dół uzasadnijcie dlaczego. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi po więcej. I wpadajcie w opis link, bo są tam ciekawe linki do moich socjali i innych tego typu rzeczy. No i dziękuję wam za oglądanie Spyro 2. Życzę wam jeszcze udanych wakacji, póki one są. Nagrywałem to 6 sierpnia. I w tym tygodniu, który teraz będzie, pojawią się odcinki ze Spyro 2, no i być może jeszcze Spyro 1, no bo warto byłoby zacząć jeszcze w ten okres wakacyjny Spyro 1 i inne serie. Z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i elo!